Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Na wstępie chciałbym opowiedzieć coś o wynikach, które są w tym roku. I akurat nie będą to wspólne gojowniki, trochę z innej beczki. Powiem szczerze, że wyniki, które są w Polsce w tym roku, bardzo mnie zaskoczyły pozytywnie, bo na przykład mistrzem Polski w lotach gołębi młodych został ksiądz Mariusz Janik i generalnie w jego hodowli jest bardzo dużo moich gołębi. One też przyczyniły się do zdobycia tego tytułu, także tutaj wielkie gratulacje. No i życzę dalszych sukcesów. Jeżeli chodzi o taki następny super wynik, jest to mistrzostwo tradycyjne okręgu Rzeszów. Zdobył je kolega Jan Zamojski. Też wielkie gratulacje, bo tutaj jest następne mistrzostwo okręgu Rzeszów w kategorii B. I jest to świetny wynik, 70,74 koeficjent. Następnym takim fajnym wynikiem jest pierwszy as okręgu Rzeszów w kategorii H. Jest to gołąb ze świetnym wynikiem i liczymy tutaj, że na wystawie ogólnopolskiej ten gołąb powinien się uplasować bardzo wysoko. Następne pierwsze miejsce to jest pierwsze miejsce z finału Korabia Winter. Zdobyty ten konkursik został, matką tego gołębia była samiczka z mojej hodowli. Następnym pierwszym miejscem jest pierwszy as Witnicy i to też jest matką tego gołąbka, samiczka z mojej hodowli. Pierwszy as oddziału Zawadzki i ten gołąb jest w 100% z moich gołębi. Został uhodowany u kolegi Marka Gajera, był lotowany z gołębnika pana Józefa Biskupa i tutaj też gratulacje za fachowość i świetną opiekę. Pierwszy as oddziału Żmigród, wielkie gratulacje dla Piotra Rutkowskiego. Ten sam hodowca miał jeszcze drugiego i trzeciego lotnika Żmigrodu. Także myślę, trzy gołębie w pierwszej trójce, super wynik. Jest gołąb, drugi as okręgu Rzeszów w kategorii B. Jest to pełna siostra gołębia, który jest pierwszym asem w kategorii H. Także myślę, że to też świetne referencje z jednej samiczki z mojej hodowli. Uhodował dwa takie świetne lotniki. Myślę, że to jest naprawdę wielka sprawa. Pełne rodzeństwo, pierwszy i drugi as okręgu Rzeszów. Drugi as lotnik oddziału Zielona Góra. I tutaj bracia Rozmiarek taki tytuł zdobyli. Jest trzeci as lotnik, to już o tym mówiliśmy, jest szósty lotnik oddziału Zielona Góra i to też bracia Rozmiarek i to ojcem tych gołębi jest samczyk z mojej hodowli, a wywodzi się z gołębi czarnych od Tomka Borkowskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Jest gołąb, który był szósty w superfinale na Krakusie i gołąb ten jest po dwóch moich oryginalnych gołębiach. Zakupił sobie w roku ubiegłym pan spod Warszawy bodajże te dwa gołębie, uhodował sobie młode i wysłał tylko jednego gołębia. Po tych gołębiach na wspólny gołębnik i on osiągnął taki świetny wynik. Myślę, że szóste miejsce z 625 km to naprawdę zasługuje na podziw i szacunek. No i teraz tutaj jeszcze mamy 13 przodownika mistrzostw Polski w kategorii B i to jest właśnie pan Jan Zamojski z okręgu Rzeszów. Lotuje w oddziale Jarosław, także tutaj dla Janka wielkie gratulacje, bo no, ma tych tytułów dość sporo, bo mistrz okręgu w dwóch kategoriach, pierwszy raz okręgu, drugi raz okręgu, 13 przodownik Polski i bodajże w generalnym mistrzostwie Polski chyba był tam 289, także myślę, że świetne wyniki. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? 15 as wspólnego gołębnika Krakus, spółka lotowa Bieryt Patulski, jeżeli mówię nazwisko, bo widziałem, że był ten rodowód wystawiony, mam nadzieję, że się panowie nie obrażą, bez konsultacji. 26 as okręgu Nowy Sącz i ten gołąb też pochodzi w 100% z gołębi moich, był uhodowany u Janka Bocheńczaka, lotował nim pan Bogdan M, nie pamiętam nazwiska, także myślę, że to są takie wyniki gdzieś tam na skalę Polski, a nie wiem, czy mówiłem, mówiłem o tym pierwszym lotniku oddziału Zawadzki. Także myślę, no jest tych wyników, są to wyniki naprawdę, które bardzo mnie cieszą.
cieszę się, że właśnie nie tylko na wspólnych gołębnikach te gołębie latają, ale również potrafią latać w oddziałach i to z takimi no, wybitnymi sukcesami, także myślę, że to jest ok. No i teraz cóż, no... Co, latają jak gołębie... Latają i gołębie młode, i gołębie dorosłe. Tak, tu już jest tak jakby kontynuacja. Na młode i mamy w kategorii B, H. Tak, tak. I to czołowo. No myślę, że ten gołąb w kategorii H powinien być naprawdę bardzo wysoko w Polsce. No powiedzmy, że pierwszą dziesiątkę to liczę na 100%, a w pierwszej piątce jakby się znalazł, to byłoby wspaniale. I zobaczymy, jak to się rozwiąże. Poczekamy na wystawę ogólnopolską, zobaczymy, jak to się skończy. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli powiedzieć o fajnym wyniku właśnie, jeżeli chodzi o tego lotnika. No i jeżeli chodzi o tam moje gołębie, to było też kilka fajnych czołowych konkursów. No przede wszystkim taki najlepszy wynik w tym roku to jest moja samiczka, którą nazwałem Moledo Pearl. Została pierwszym asem wspólnego gołębnika Moledo i tak naprawdę jest to gołąb wybitny, bo ona została pierwszym lotnikiem w generalce. I to w dwóch jakby kategoriach, bo były tam kategoria szybkościowa i na punkty i w obydwu tych kategoriach ta samiczka była na pierwszym miejscu. Wygrała to z dużą przewagą, bodajże 90 punktów nad następnym gołębiem, także jest to fajny wynik, a szczególnie, że no, jeżeli brać pod uwagę konkurencję, która tam była, no to taka spółka lotowa Stefl, myślę, że nie jest to przypadkowa. Nie jest to przypadkowe nazwisko, są to ludzie, którzy tam w roku ubiegłym zdobyli pierwsze miejsce w finale Algarve Golden Race i mieli pierwszego lotnika tego wspólnego gołębnika Algarve Golden Race, a więc dwa takie świetne wyniki. No i też mieli pierwszego gołębia w superfinale na Krakusie, a lot był bardzo ciężki, w pierwszym dniu był tylko jeden gołąb, także no był tam dr Brokamp, Pedro Porto i wielu innych świetnych hodowców niemieckich, którzy testują swoje gołębie na Moledo i oni są jakby główną siłą tego wspólnego gołębnika. I teraz no myślę, że jeżeli ta samiczka wygrała, to naprawdę jest to świetny gołąb, ale to też może nie jest przypadkiem, że ta samiczka tak świetnie latała, bo ma wybitne pochodzenie. Ojcem tej samicy jest syn olimpijczyka od Hardy Krugera, czyli jest to syn Black Pearl. A Black Pearl był parowany na córkę drugiego olimpijczyka Bailey'a, także to jest ojciec, a jeżeli chodzi o mamę tego gołębia, no to myślę, że to jest na ten moment moja najlepsza samica rozpłodowa, 64-62. Jest to córka 20 asa i ona wydała mi rok po roku pierwsze miejsce, bo jej syn w roku 21 wygrał super gołębia, miał pierwsze miejsce w finale, miał trzecie miejsce w półfinale, gdzie mógł być pierwszy, drugi albo trzeci, wszedł jako trzeci. I był drugi przed półfinałem i jest to półbrat właśnie tej samicy z Moledo. Ta samica z Moledo siadała tam bardzo czołowo kilka razy, bo ona też była drugim asem na krótkim dystansie i 11 asem na średnim dystansie. Dzięki niej zdobyłem czwartą drużynę w generalce na tym wspólnym gołębniku, piątą drużynę na średnim dystansie i dziewiątą drużynę na krótkim dystansie. Także myślę, że no i jest to pełna półsiostra tego gołębia, super gołębia, który siadał trzy razy na podium w trzech ostatnich lotach i został czwartym asem lotnikiem, a teraz właśnie ta jego półsiostra została pierwszym asem Moledo i ona tam na 8 lotów siadała 6 razy w pierwszej 50, zaczynając na drugim miejscu, kończąc na 48. Później miała konkursik taki 87, czyli 7 w pierwszej setce, a konkurs 8 był 202 konkursem. To wtedy jakaś taka pogoda była lekko dziwna, no te gołębie jakoś tak trochę inaczej leciały niż dotychczas. Także no były tam gołębie 7 na Krakusie, w którymś tam locie. Pełne rodzeństwo tego gołębia, który usiadł 7, jest gołąb, który usiadł w tym roku na Pattaya 9 w treningu ze 120 km, a wiadomo, że tam jest, no, są najlepsze gołębie z całego świata, typu Kopman, Ganus, oni mają to tam ponad, Kopman ma bodajże ponad 120, a Ganus nie wiem 180 albo więcej, także myślę, że przy takiej konkurencji ten gołąbek sobie tam poradził, usiadł 9. Myślę, że to tylko trening, ale w takiej konkurencji to myślę, że też fajna sprawa. Był tam też gołąb 22 na Pattayi, no na Krakusie był jeszcze 17, tam 47 bodajże, fajnie gołąb się zapowiadał jako lotnik, także było też kilka takich fajnych rzeczy
Były fajne, fajnie gołębie też leciały na takim mniejszym gołębniku Karpatia. Też myślę, że można być zadowolony z tego, co te gołębie tam pokazywały. Także myślę, że sezon jest udany, on ciągle trwa, bo są jeszcze wspólne gołębniki zimowe, jest Pattaya, jest Thailand Masters, mam też drużynę w Kuwejcie. Może nie było to tak do końca przemyślane te wysyłki, ale no, to był taki spontan, zobaczymy co z tego wyjdzie. Chciałem spróbować czegoś innego, nie tylko gołębniki w Europie, ale no, są to już takie gołębniki gdzieś tam w innym terenie, także zobaczymy co z tego wyniknie, czas pokaże. No i tyle, a teraz chciałbym zaprosić do prezentacji gołębi, które będą wystawione na Super Gołębiu. Tutaj z aukcją na Super Gołębiu współpracujemy kilka lat, jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Myślę, że przygotowałem kilka naprawdę bardzo fajnych gołębi, będą do nich rodowody, a pokrótce opowiem o każdym z tych gołębi, jakąś taką krótką opowieść. Aukcja będzie świąteczna, także zapraszamy, można sobie fajnego gołąbka wylicytować. Także przystąpimy teraz do prezentacji. Po kolei każdego gołębia zaprezentujemy. Omówimy te gołębie na podstawie rodowodów. Dokładnie.